Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shira oraz aktor. Siema. I witamy was w kolejnym odcinku z Project Zomboid. Aktor, jest pewna sytuacja. Gdzie ty w ogóle jesteś? No, dołączę. A, dopiero dołączasz. A gdzie wtedy byłeś? Jak się jedzie z jak się jedzie autostradą, nie? No. To tam kawałek dalej, obok bodajże spożywczego. Jest tam taki motel, nie? To dobrze, bo ja akurat przynajmniej się teraz prześpię, jak cię nie ma na serwerze. On jest tam jakiś chyba trzypiętrowy nawet. I akurat. Dołączasz już, czy nie? Ja w sensie wczytuję się teraz. Dobra, to zdążyłem się wyspać. To zdążyłem się wyspać. I tak tam chyba byłeś po dedzie, więc i tak spanie ci by nic nie dało. Dobra, co my tu mamy? Serek, puszka zupy. Weź to. Zrób garnek zupy, o. I się najemy. Garnek zupy świeże, surowe. Wkładamy to do pojemniczka, włączamy, niech się gotuje pięknie. Będę musiał w końcu gotowanie ogarnąć. No, przydałoby się, żebyś ogarnął. Chyba masz lagi, aktor. Nie, chyba nie. Coś się przycięło. Ale już chyba jest dobrze. Przycięło, bo świat wczytuje, nie? A. O, to trochę sobie pogłoduję jeszcze. Zanim to się zdąży. Czy ty wszystkie puszki wywaliłeś na dwór? Puste. Och, ten aktor. A, bo ty już zdążyłeś wrócić, dobra. Tylko zmęczenie mam, takie duży wysiłek, ledwie może biec. Ale to wysiłek, nie jest zmęczenie zwykłe. W sensie nie jest zmęczenie spania. Nie, to jest tylko, że po jakimś tam biegu na chwilę mnie nie będę mógł biec. Problem jest 30, 30, 20, zobaczymy, czy gotowanie w ogóle ma sens. Muszę zobaczyć, czy jest jakaś broń taka na chwilę tymczasowa. 30, 30, 20, szczerze? Czy ja wiem, czy jest sens gotowania? W sensie to nie ma jakiejś chyba różnicy, co nie? Bardzo mała. Więcej daje jedzenia, mniej daje głodu. Więcej głodu, mniej picia, o tak. Więc czy ja wiem, czy taki jest sens? Wezmę sobie ten klucz. Jak chcesz, to pół garnka zupy jeszcze mam. To daj, to akurat. Do kuchenki wkładam. To już wypiję całość, Tak. Nie ma co tego tutaj magazynować. I chyba będzie musieli trochę jedzenia pozbierać, bo tak patrzę, puszek niby mamy, niby... Wiesz co, chyba przywiozłem, w tych skrzyniach są. Bo niby z tego mamy, co pamiętam było. Bo niby mamy, niby nie mamy. Zobacz tych skrzyniach na dole. Puszki, solona wołowina, antybiotyki, to są tabletki głównie. Żelki, tak, jest trochę puszek. No właśnie, tutaj nie musimy okna dokończyć, barykadować. Jak masz deski, to barykaduj. Deski, nie, a przypadkiem nie mieliśmy jakichś? Skrzynię zrobiłem, bo chciałem się rozładować i jeszcze szybko po ciebie lecieć, ale wyszło jak wyszło. Dobra, gotowy? Gotowy. Zasłonię zasłony tylko. Rzeczy żadnych nie biorę, w sensie takich ubrania nic, bo i tak będę je... Musimy znaleźć definitywnie jakiś nowy samochód, bo ten samochód też już nie jest jakoś super hiper mocny, więc żeby nie było tak jak z tym twoim. Może uderzy raz i... I koniec, tak. Wszystko wypakowałem. No i mi się tak wydaje, że wypakowałem.
Więc ten samochód, nawet jak stracimy, to się teoretycznie nic nie stanie, ale no, lepiej go nie stracić. A my jeszcze nie teraz. Musimy się kiedy ogarnąć też. Dobra, I czyli wiesz co? przyjąć. Tutaj zostawimy samochód. Dobra. Bo jest ich sporo. O, może być nam trochę ciężko. No właśnie o to chodzi. Nawet maczetę założę. Nie bijmy jednego targetu. Uważaj tył! Dobra, siadło. Co my tu mamy? Skarpety, bojówki. Superele. Dobra, tego nie zakładam, bo w sumie i tak zaraz swoje odzyskam za jakiś. Czekaj, ty wiesz, gdzie padłeś, tak? No będę, że możemy iść normalnie. Tu zębiaki są na dole, to już się skradamy, 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 skradamy. Dobra, i czekaj, gdzie ty padłeś dokładnie? Tu w tym budynku? Czekaj, Smokies? zobaczę. Możesz prawym sobie przyciskiem myszy dalej tak jakby przeciągnąć. Jak celujesz do kogoś, to możesz dużo mapy dalej zobaczyć. O, to jest Ten tamten. Smokies Salon and Restaurant, tak? Tam. To Z musimy to obejść, no. za mną. Zobaczymy, czy zombiaki w ogóle... Oho, idą do nas. Uważaj, 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 idą do nas. Nie możemy tutaj. Chyba dałem, będziemy musieli iść. O, zombiaki gdzieś idą. No jednak nie. Wiesz, co mogliśmy wziąć? Budzik. A do nas idą. Idą, idą, ale cofamy, cofamy, cofamy. No ta horda się nie przyczyniła, bo jak tam ta horda się przyczyni, to... To cienko to widzę. Dobra. Rywalnego. Dobra. Za mną. Tutaj to chłodne jest w mojej postaci. To wezmę to szybko, założę, niech będzie. Idziemy dołem i może jakoś nam się uda. Nie widzą nas jeszcze. O, tam jest kolejna horda. I wskoczyło mi ciche chodzenie na plus. Chodź za mną. Idź tak jak ja. Pamiętaj, że klawiszem E przechodzisz przez barierki i tak dalej. O kurwa. No to chyba chuj z naszej zasadzki. Uważaj, nie bij tego. Bierz go na dole. Dobra, cichutko, cichutko, cichutko. Dobra. Cichutko. Tam jak to obejdzie, powinniśmy mieć parking chyba. Chodź, 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 tak jak ja. Niech przejdzie, niech przejdzie, niech przejdzie. Chyba i tak się cała tam ta horda striggerowała, co nie? Dobra, otwieraj drzwi, a ja tłukę. Bierz tyły. Bierz tyły. Nie walmy dwóch targetów, bo jest bez sensu. Zamykam może, czy No zabijam? jak? Nie. Gdzie ty padłeś? Dobra. Szybko. Już nie musisz skradać. W sensie to było. Tutaj to było w tym domku, tutaj obok. Tylko to było wejście tam obok, jakby. Dobrze wiedzieć, aktor.
Jestem w jakieś przejście? Gdzie to było? To było tam na górze, wiem, ale... A na pewno w tym budynku? Raczej, tylko chyba nie wiem, czy to przypadkiem tu nie jest wejście gdzieś. Aktor, kurwa, lepiej się zdecyduj, bo zaraz będziemy mieć tak przejebane. A to nie jesteś ty? Nie. Nie, raczej wejście jest dopiero na zewnątrz, z innej strony, z boku. Czekaj, alkohole zbieram przy okazji. Przejebane to my już mamy. Chodź tutaj do kuchni. I zamykaj drzwi. Chodź, 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 szybko, 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 szybko wbijaj. Ktoś mnie wyjebał? Dobra. Zbieramy tu. Tu już się skradamy, dobrze. Zrobiliśmy je trochę w wała. Idzie chyba zombiak? Czy nie? Nie. Dobra, nie widzi nas. To horda tam jest, uważaj. 2, 4, 6, 7 sztuk. Damy radę? Raczej. Tył, 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 tył. Wejście jest tutaj. Tu dwa zombiaki leżą, tylko nawet nie zauważyłeś. Ty zniknął, lol. Dobra, no pochybar, skurwysynom. A, kurwa. Uważaj! Dobra, i to było tutaj. Wejdziesz tam sam? No. Ja poszukam jakiegoś samochodu. Nie mogę wybić szyby. Wybij szyby prawa, przednia, dobra. Nie ma kluczyków, fuck. Masz to z tą swoją postać, czy nie? Tak, zakładam, że czy nie. Bo mam mega obciążenie. Kurde, wszystkie samochody są zamknięte. I też nie ma. Nie wiem, czy to mnie... Ja, kurwa, ugryź mnie! Jut. A, do ciebie poszły. O, a ja nie mam bandaża chyba. Chcesz? Mam przy sobie chyba. Daj bandaż. W sensie masz tu plaster. Dawaj, bo... szybko, mam szyję ugryzioną i tak to mi leci. Masz. Leżą, plaster sobie szybko załóż. Dobra. Średnie obrażenia dostałem. Kurwa, i to taka jedna piczka mnie złapała, no. Ile nieuwagi. Patrzyłem w samochody już. Nie ma nic. Nie. No, a zombiaki nic nie mają. Patrzyłem. Dobra, coś robimy dalej, czy... No, samochód. A, w sensie teraz samochody. Musimy, bo inaczej będzie lipa. Kurwa, ile tu jest zombiaków? 2, 4, 6, 8, 10, 12 sztuk. Chcę tam iść.
bo mamy też tam magazyn, można się No przejść właśnie, z dlatego magazynu. tak patrzę, czekaj, próbuję zwabić pojedynczo. No, chyba jeden będzie miał pałkę policji, no to będę mógł wziąć jak. No kurwa, naprawdę? Nie zdążył. Och, I czekaj, już ci jebańce. wyrzucam. Nie, dobra, żyję, żyję, żyję. Kamizelka ci będzie potrzebna, czy w sensie, czy ty chcesz wziąć, czy. No, ty częściej umierasz, to wiesz. Ja przeżyję i bez niej chyba. Nie, to twoja aktor prawa po prostu pokiereszuje strasznie. Dobra. Poradziłem sobie z tymi zombiakami. Wiedziałem, że będzie zamknięte. Wszystko jest pozamykane. Nie ma jak wejść. Jeszcze czekaj, drzwi są z boku. Brudny bandaż muszę ściągnąć i znów zabandażować. Chcesz? Mogę ci dać stały. Zaraz mi dasz. Dobra, mam otwarte drzwi z boku. A, już idziesz. Uuu, ile rzeczy. Ale takich bardziej, bym powiedział, o gwoździe. Jakieś gwoździe, były jakieś łopaty. Młotek drewniany. Powinniśmy iść troszeczkę w inne strony. W sensie ty jedno, ja drugie Tak. lutować. A nie obok siebie, bo będziemy sobie z rąk wyrywać. A i tak mamy wspólne rzeczy i tak. Tej do drewna wezmę, bo nie wiem, może się do czegoś przyda. Lina motyka. Motyk chyba mieliśmy, prawda? Deska. Zbieraj desek jak najwięcej. Mam tutaj trochę. Też się zastanawiam, czy obciążenie Kilof. jakieś. Kilof, dobra, broń w sumie też. No, tylko ciekawe, czy jest czegoś jeszcze. Bardziej to mnie interesuje. Tutaj musimy samochodem podjechać definitywnie. No, będzie trzeba. Widły. O kurde. Desek sporo. Z drugiej strony. Bo tu jest woda, wyczyść bandaż. O, dobra, będę miał normalny bandaż. Dużo To jeszcze. desek te. Tu są Co? chipsy w razie czego. To wziąłbym, bo głód już mam. Właśnie też miałem. Konewka. Siekierka. O tak. O tak. Dobra, ty idź tam na dole, zbieraj, a ja zobaczę tu. Młotek. Młotek mamy. Definitywnie będzie. O, 6 desek, kurde. My sobie mogli życie na nowo ustawić. Młotek kamieniarski. Siekierka, też mam kolejną siekierę. Zarąbiście. Tylko wrócić będziemy musieli tutaj później, bo już się zaczynam robić obciążony tym. No ja w sumie to samo. A nie, w sumie większość dlatego, bo mam tutaj trochę puszek. No bo ty jeszcze masz tam te rzeczy z pierwszego wypadu.
bo mieliśmy to poprzewozić. Pakowanie nasion brokułów i kapusty, co to biorę na pewno. Dobra. Otworzyłem drzwi na zewnątrz. Zombiaki jakoś dziwnie chodzą. Zbugowały się, biedne. Idziemy jeszcze do magazynów obok. Ja bym na razie się wrócił, jak taki jestem już full. Dobra, to tylko zrobię coś, bo tam zapomniałem się i zombiaka. Tutaj musimy przyjechać tym naszym starym samochodem. Ale i tak wrócimy, wypakujemy się. Bo tu masz jeszcze ten złom. Ja się muszę podleczyć. Żyjesz? Sorry, ale no musiał trochę desek wyrzucić, bo... Nie wyrzucaj desek! Ale nie mam ich gdzie wziąć. Ale jak to? W sensie jedną wyrzucę. To już miałeś jeszcze miejsce. Dosłownie jestem już na limicie. Co to ty wziął? Tam wyrzuciłem obok zombiaka. Przez na limicie. Dobra, może jakoś dojdę. I full sen, jeszcze senność się zbliża, to... Ja mam dyskomfort. Jeszcze zadyszkę złapałem, świetnie. Dobra, ale sporo zębiaków obczyściliśmy, więc spoko. Sam fakt, że mam siekiery, to już jest naprawdę bardzo dobrze. Samobłócznia wzięta oburącz jest dobra. Znaczy jest dobra na takie pojedyncze cele. No właśnie, a nie na takie globalne. W sensie, jak idziesz na jakieś takie zombiaka, co albo idą po kolei, to można sobie każdego po kolei. Ty, czy nasz samochód nie stał dalej troszeczkę? On przypadkiem nie stał tam u góry trochę. Góry? Bo my szliśmy gdzieś stąd. No właśnie, tak mi się wydaje. Ty, tam dalej jest. Ja mówię, ja nie pobiegnę, bo... Ja też mam zadyszkę, więc luz. Tak, tak biegniesz. No już nie biegnę, nadmierny siłek, ledwie mogę iść. Dalej na tył. I tu będzie trzeba zrobić ścieżkę. Bo ona widać, że już zarasta powoli, więc trzeba to powycinać w cholerę. Mamy siekierki, można się tym zająć. Najlepiej byłoby jeszcze żwir położyć. W sensie o to chodzi, że ona głównie zombiaka rozwala na strzała. Ale trochę zajmuje jej pięcie z wroga tej. No właśnie. Też bandaże? Czekaj, zasymfikuj. Bandaż. Dobra, to podkładam tu rzeczy. Przy żarcie i tak żadnego nie miałem, więc... Ja miałem puszek trochę. No dobra, jednak miałem alkohol. Jedyne do życia potrzebne. Nieprawda. Czy siekiery? Jest dobrze. Czemu ty mi wziąłeś kill off do ręki? Halo?
Do której skrzynki ci deski Na włożyć? razie do tej pierwszej. Zostaje w niej. Gwoździe też To wsadzam jest za. dosyć. Co ty masz z tym klikaniem? To postacie są upośledzone czasem. Już miałem kamizelkę, to chujna. Widzę, że rzeczy nie mamy zbytnio posegregowanych. Nie mamy nic zrobionych przez rzeczy. W sensie popatrzę, że w jednym leżą puszki, tutaj. Trzeba będzie to posegregować. Zajmę się tym, jak się uda. Zrobić barykady czy kolejną skrzynię? Może skrzynie, barykady nam są w tym miejscu chwilowo. Też tak twierdzę. Myślę, że nie będzie problemu, jak leki powsadzam do tej szafki, jakby takiej łazience. Na razie spoko. Dobra. Dosłownie pierwsza szafka, jak wchodzisz tutaj przy drzwiach tylnych. Okej. Dwie apteczki. 11 bandaży. Idę zobaczyć, czy da się drewno ściąć. Czy drewno, drzewo, nie drewno. Drewno da się ściąć na patyki, ale to nie ta gra. Właśnie. Idę pisowską brzozę zetnę. Ta brzoza jest. Zetnij drzewo. Zobaczymy, ile mu to zajmie. No niedługo, niedługo. Gałąź i bal drewna. Nawet dwa bale drewna. Zestaw medyczny to tutaj jest niczego sobie. Ile to kurwa waży? 18? Uhuhu. Czy ty się kurwa chłopaku zabijesz? O dziwo nie. Ło, ale wyczerpanie, ledwo mogę się ruszać. Ja mam ryzyko mdlenia i nadmierny wysiłek. Dobra, bale na razie wsadzam tu. No tobie kijek nie był potrzebny, czy tam gałąź? Nie, ale to już do włóczni, którą mam. Wsadzę ci tu siekierkę, bo mi aktualnie potrzebna nie jest. Nie, tu będzie teraz budowando. O ile przeżyję. Dobra, spanie, czy... Tak, tak. To jeszcze patrzę, czy trzecią skrzynię mogę. Mogę na górze. To można jest stakować zarąbiście. Trzy do góry. I trzeba będą na górze. Dobra, już też idę. Czekaj jeszcze. A, mam brudny bandaż, poczekaj chwilę. Jakbyś szukał do dezynfekcji rzeczy i tak dalej, to... Właśnie widzę. W tej pierwszej szafce. Bandagę. Zdrowie, tu jest. Zdejmij. Musisz mi przyjacielu przeżyć jeszcze.